Bomba, 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 bomba w tego Serge'a. Leży Serge, super. Okej, okay. Plecy mu zrobiłem przy pomocy drona, on nawet nie wiedział. Gadżet, gadżet. I dobijaj go, tak jest, dobił go. Ej, ten gadżet jest przecudowny. Uciekaj, uciekaj, Farel, uciekaj, bo dalej cię zje. Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy widzowie, aktualnie w Brawl Stars rozpoczął się chiński Nowy Rok. Chiński Nowy Rok jest to najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, przypadające między końcem stycznia a początkiem lutego. I właśnie z tej oto okazji, moi drodzy, dzisiaj zagramy w chiński Brawl Stars i kupimy wszystkie, może nie wszystkie, ale najbardziej korzystne oferty chińskiego Nowego Roku. A ty, mój drogi przyjacielu, w tym momencie zostaw łapeczkę w górę, bo jeżeli teraz zostawisz tą łapkę w górę i odpalisz sobie grę Brawl Stars, o ile nie odpalałeś jej przez dwa ostatnie dni, no to na ciebie będzie czekał Mega Box oraz kolejny darmowy prezent. Ja sobie dzisiaj te darmowe prezenciki odbiorę i sprawdzimy, jaka oferta jeszcze na nas czeka w sklepie. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, więc mój drogi przyjacielu, też strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars, a teraz polecą moi szczęśliwi zwycięzcy konkursu, którzy podesłali mi filmy, jak robią zakupy z Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Moi kochani, pamiętajcie, że kod Farel w sklepie resetuje się co tydzień. Aby go odnowić, wystarczy kliknąć w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzić, że macie już zainstalowane Brawl Stars. A jeżeli robicie jakieś zakupy z moim kodem, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Dzięki wam mogę organizować te przekozackie konkursy. Swoją drogą, po obejrzeniu tego odcinka zapraszam was na pixyshop.pl, gdzie znajdziecie takie przekozackie koszulki z kolekcji The Farel Team. Link znajdziecie do sklepu oczywiście w opisie, a ja już teraz nie przedłużam. Zaczynajmy! Moi drodzy zadymiarze, jesteśmy już na moim koncie! Tylko, że jeszcze na razie w normalnej polskiej wersji. Teraz zmieniamy język na chiński i uwaga, wchodzimy w ustawienia. Języki. No i teraz zaczynają się schody. Który to będzie chiński? Moja intuicja podpowiada mi, że ten pierwszy u góry z prawej strony, więc klikamy. Czy na pewno chcę zmienić język? Oczywiście. I proszę państwa, mamy tutaj bardzo dużo chińskich literek. Możemy je nawet nazwać robaczkami, ale cyferki oczywiście się nie zmieniają, tylko literki. No dobra, dobra, ale na przykład nazwy graczy też się nie zmieniają, tylko takie podstawowe rzeczy. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasz sklepik. I moi drodzy, prezent wuja Bula. Okej, okay. I ten chyba prezent wuja Bula jest za darmo, bo jak widzicie, te robaczki świecą się na zielono, a nie ma napisanego nic za darmo. 168 monet i jakaś emotka kubka? Co to jest? Nie wiem. Nie kubka, tylko kubyka. Kubek, tak jest uchem, nie? Otwieramy. Okej, okay, czyli ten prezent jest za darmo. Koks totalny. I to jest złota plakietka. Pięknie. Do tego mamy darmowego megaboxa. Halo, ziemia. Ale koks totalny. Czy wyszły jakieś ostatnio gadżety Star Power, które mógłbym upolować? Z pewnością wyszły, ale już mam wszystkie odblokowane. Przejrzyjmy moje postacie. Jak to wszystko śmiesznie wygląda. Zobaczcie, mamy same robaczki w koło. Czy brakuje mi jakiegoś gadżetu Star Powera? No, chyba raczej nie, bo ja już mam max konto. No dobra, moi drodzy. No to otwieramy megaboxa i dostaniemy tylko i wyłącznie z niego golda. Zobaczmy ile? 600. 518. Gold to znaczą takie dwa chińskie domki. Warto wiedzieć. Dobrze, poza tym, moi drodzy, mamy pakiet odznak z okazji chińskiego Nowego Roku. Jest coś takiego na środku, jak widzicie, za 49 gemów. Do tego mamy super ofertę za 23,99, gdzie mamy 3 razy megaboxa, 70 gemów oraz 800 golda. I moi drodzy widzowie, 23 złote, za ile byśmy mieli gemów za 23 złote? 80 gemów, więc tą ofertę z pewnością dzisiaj kupiłem, bo się mega opłaca. A na samym końcu mamy okienko wspierania twórców. Tutaj wystarczy, że wpiszecie Farel, klikniecie parę chińskich domków, jakbyście przypadkiem zmienili język na chiński. Przypominam, że kodzik resetuje się co tydzień, a teraz zacznijmy może od kupowania tej przekozackiej oferty za 23,99 i mamy do wydropienia, zobaczcie, jakiś gadżet do Poco, ale wam nie przeczytam o co chodzi, ale wiem, że trwa jedną sekundę, oraz gadżet do Pana P, który też nie mam pojęcia na czym polega, ale ładunki na mecz 3.
To potrafię przetłumaczyć. No dobrze, moi drodzy, kupujemy ofertę. A wy, moi kochani, strzelcie łapeczkę w górę, że kupujemy tą przekozacką ofertę za 23,99. I uwaga, 70 gemów, więc na pewno się opłacało, bo gemy zawsze na propsie jest je mieć. Do tego 800 golda przyda się, jak będę kupował jakieś złote skiny. Uwaga, megabox, czy coś wypadnie? No niestety 700 golda, ale jest jeszcze jedna szansa. I uwaga, no niestety nie ma żadnego nowego gadżeta. I uwaga, może za trzecim razem się uda, proszę! O, no niestety nie, podwaja żetonów, najgorzej! No dobra, wydropiliśmy słaby lucik. Mamy kolejną ofertę za 50 zł. 8 razy megabox. 8 razy megabox za 50 zł. Ile byśmy mieli tych gemów? Za 50 zł byśmy mieli 170 gemów, a dostaniemy tylko 80 i 8 razy megabox. Megabox kosztuje 80, tak? No to jest naprawdę kozacka oferta. To jest kozacka oferta, tylko że no nie wiem, czy mi się to opłaca w ogóle, moi drodzy, kupować, bo to jest 50 ziko, a ja żadnej nowej postaci nie mam, ani nie muszę jej wymaksować, więc chyba na chwilę obecną tą ofertę odpuszczę. Ale jeżeli zostawicie pod tym filmem 15 tysięcy łapek, to kupię tą ofertę w następnym odcinku, więc no strzelajcie łapeczkę w górę, 15 kałapek i kupujemy. A teraz przejdźmy do kupowania kolejnej oferty, pakiet odznak. Co my tutaj mamy? Kupujemy za 50 gemów i uwaga, 5 złotych odznak. Jakiś gościu z wąsem, nie wiem co to jest. Ech, to jest chyba później petarda z wąsem, znaczy nie, bez wąsa, jakaś taką wybuchająca petarda, lampion, świnka z kolczykiem w nosie i pierożek, zakochany pierożek. Ten pierożek to mi się wydaje, że to jest taki pierożek, który pływa w zupie wonton. Jeżeli jedliście zupę wonton, no to dajcie znać w komentarzu. Ja uwielbiam zupę wonton. Chyba że to nie będzie chińska, była koreańska albo japońska. Nie wiem, nie mam pojęcia, kurczę, ja nic nie rozróżniam, ale że w sklepie jest tak przekozacki skin do bóla. Jak ja jutro muszę chyba z JJ-ką o ten skin zawalczyć. Dobrze, moi drodzy, i co? Trzeba zrobić jakiś opening. Skoro dzisiaj otwieramy skrzynki, no to zróbmy opening tych takich mniejszych skrzynek, żeby wypadł nam gadżet. Dawaj, kolejna skrzynka. No niestety nie. Nie będę płacił 1000 gold, bo mam bardzo dużo skrzynek do otwarcia, a szkoda by było tego golda tracić, co nie? Nic. Jeżeli mi nie wypadnie za chwileczkę, to się zdenerwuję. Też nic. 217, po prostu kto nie wierzy, że nic nie wypada. Nie, to jest skam jakiś. Dawaj dużą skrzynkę. 170 golda, widzowie, co jest nie tak? Musicie chyba łapkę zostawić, żeby mi tutaj pomóc, co? Zostawiłeś? No to patrz. Nie zostawiłeś, to teraz zobacz. Stary, co będzie. Uwaga, bum. Dobra, trolujecie, wiem, że nie zostawiacie tych łapek. Może suba walni z dzwonkiem, może Tara pomoże. Uwaga, sub z dzwonkiem poszedł i... To był bez dzwonka. Teraz dzwonkiem i... Nie da się patrzeć, co to jest za, kurczę, skam. To jest skam. To się nazywa, widzowie, skam. To jest niemożliwe, żeby nic nie wypadło. To jest zwykły gadżecik najmniejszy. Otworzę wszystkie big boxy zaraz. Dawaj. Nie no, widzowie, no nie mogę patrzeć na to. Po prostu nie mogę. 186 golda. Dobra. Dokończmy już te skrzynki. Jak już lecimy z tymi big boxami, no to dokończmy już je. Czy jeszcze jest jakiś big boxik? Bo te mega bym sobie zostawił na później, bo jest mi ich szkoda mega. Mega boxów jest mi mega szkoda. O kurczę, to niezłe wymyśliłem. Dobra, skipuję ostro, skipuję ostro. Było coś? Podwaja żetonów? Dawaj, 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 dawaj. No nie idzie wydropić! Aż mi się palec teraz pali, nie? Serio wam mówię. Zjeżdżam do 15 skrzynek, jak nie będzie, to kupuję w sklepie, nie? Bo już tyle golda wypadło, że aż po prostu szkoda tych skrzynek. Dobra, to wszystko przez tych, którzy nie zostawili łapkę w górze. Ja sobie sam kupię. Za 1000 golda mamy gadżet do Poco. Nie wiem, na czym on polega. I mamy gadżet do pana P. Okej. Okay. I też nie wiem, na czym polega. Dobra. Skoro się zrozumieliśmy, no to zagrajmy sobie teraz jakiś meczyk. Czy ja mam jakiś chiński skin? Albo nie. Zróbmy inaczej. Faktycznie, weźmy ten gadżet i zagrajmy panem P. I ja postaram wam się wytłumaczyć z chińskiego na polski, przetłumaczyć, na czym polega ten gadżet. Lecimy. Boom! Duży chiński znak na środku. To znaczyło chyba do boju w kowboju. Tutaj mamy, widzę, skrzyneczki do otwarcia. Czy ten tik będzie walił w skrzynki, czy we mnie? Chyba skrzynki fokusuje. Bibi. Rzuciłem gadżet i uwaga, co to będzie? A ten mój mały pingwinek się respi. Czyli rozumiem, że przywołuje pingwinka tym gadżetem. Okej, okay. Ładunki na mecz 3. Rzućmy tutaj sobie naszą bazę. Ja będę te power cubesy skroił, wiecie? Tylko, że to będzie mega ciężkie pewnie. Bo zaraz ktoś mnie...
tu podhaczy, czy nie podhaczy? Okej, okay. Mam, super. Bomba, 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 bomba w tego Serge'a. Leży Serge, super. Edgar prawie dostał. 4 power cubes Edgar, on mnie robi. On mnie robi jak chce, tu jeszcze mamy Colta na ulcie. Nie wiem, czy przyjął, czy nie przyjął. Wow, wow, to jest chyba Daryl. Tak, tam jest Daryl, trzeba uciekać, niestety. Gadżet, gadżet. I dobiję, dobijaj go, tak jest, dobił go. Ej, ten gadżet jest przecudowny. Bo chłop się nawet nie spodziewa, że za nim może się zrespić mój taki ten mały bocik. Piękna sprawa, z pewnością to ułatwi grę panem P. Daryl dostaje, on ma ulta. Tu stawiamy jeszcze naszą bazę, trzeba przerzucić walizeczkę. Leczy się, leczy się skubany. Okej, okay. Plecy mu zrobiłem przy pomocy drona, on nawet nie wiedział. Czy nie wiem jak to nazwać, czy to jest dron, czy co to jest. Nie no, porobi mnie, porobi mnie. Uciekaj, uciekaj Farel, uciekaj, bo Daryl cię zje. Dobra. Udało mi się. Uciekam, uciekam za uciekam, uciekam, nie mam już gadżeta. No niestety, Edgar, Edgar zawsze wygra. Zawsze nie ma opcji, żeby Edgar, jak jest 1v1, na koniec przegrał. No chyba, no chyba, że gracie bólem i na was skacze, no to wtedy wiadomo, nie? Także moi drodzy zedymiarze, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że taki chiński odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka. Wszystkie linki do moich social mediów macie w opisie tego filmu. Tutaj oczywiście macie jeszcze kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Podeślijcie moje filmiki też znajomym, jeżeli też grają w Brawl Stars. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!